The only problem with Microsoft is they just have no taste. They have absolutely no taste. And what that means is, I don't mean that in a small way, I mean that in a big way. Gates was momentarily and understandably shaken, but he was not injured. 16-bit arcade graphics. Spotkamy się również z najsłynniejszym polskim pogromcą wirusów. The pressure is on, Commodore, to come up with something new. 299. Cześć. Nie tak dawno temu, bo w 1911 roku, pewien lekarz-psychiatra podczas spaceru po francuskich łąkach odkrył kawałek skały. Po bliższej analizie zauważył, że znajdują się na niej różne płaskorzeźby. Jedna z nich, kobieta trzymająca róg bizona, nazwana została Venus Lucelle. I okazało się, że może ona mieć nawet 30 tysięcy lat. Według ostrożnych estymacji może to być tylko 15 tysięcy, ale kogo obchodzą ostrożne estymacje? Pomyślcie tylko, 30 tysięcy lat. Mniej więcej tyle lat temu aborygeni zaczęli zasiedlać Australię. Trudno to sobie wyobrazić. To znaczy 30 tysięcy lat, nie fakt, że aborygeni kopulowali w Australii. Reasumując, 30 tysięcy to duża liczba. I nie tylko, jeśli mówimy o ilości lat, które minęły. Dla przykładu, czy wiecie, ile pieniędzy podatników Kongres Stanów Zjednoczonych przekazał Morsowi na stworzenie pierwszej linii telegraficznej? Zgadliście. 30 tysięcy dolarów. A linia ta miała zaledwie 56 km i ciągnęła się od Waszyngtonu do Baltimore. Opowiadałem o tym w materiale o OK. Miało to miejsce w 1843 roku. Jeśli uwzględnimy inflację i tak dalej, to dzisiaj byłby to milion dolarów i jeszcze 266 tysięcy. Dużo, zwłaszcza, że mówimy o kawałku drutu. Co ciekawe, na pytanie, kto stworzył pierwszy telegraf, pewnie większość radośnie odpowiedziałaby, że Morse, ale w praktyce wyprzedziło go wielu innych wynalazców. A ten pierwszy miał nad nim ponad dwie dekady przewagi. Za twórcą pierwszego elektrycznego telegrafu uznaje się brytyjskiego wynalazcę Francisa Ronaldsa. Jego urządzenie działało już w 1816 roku. Telegraf Morsa został opatentowany dopiero w 1837. Dlaczego więc z wielu dostępnych systemów wygrał ten Morsa? Bo w porównaniu z wszystkimi innymi wyróżniał się swoją prostotą. Jeszcze jako ciekawostkę dodam taką oto mapkę. Widać na niej, jak dzisiaj wyglądają podwodne połączenia kablowe na świecie. Jak widzicie, sporo tego i oczywiście w czasach telegrafów wyglądało to skromniej, ale czy zastanawialiście się kiedyś, jak to wyglądało? Już nie musicie, bo wykopałem mapkę z takimi połączeniami, datowaną na 1891 rok. We come a long way, baby. O czym ja właściwie mówiłem? A, o Venus Lucelle. Kiedy tak oglądałem zdjęcia tej płaskorzeźby, to do głowy przyszła mi Gwiazda Śmierci z Gwiezdnych Wojen. I uświadomiłem sobie, że nigdy nie sprawdziłem, jak wielka była to stacja. Sprawdziłem więc i cóż, filmy tego nie oddają, bo była naprawdę ogromna. 160 km szerokości i to tylko ta pierwsza. Ta druga miała 200 km. Nanosząc ją na mapę Polski, wyglądałoby to mniej więcej tak. A jeśli zastanawialiście się, kto odpowiada za większość modeli statków w Gwiezdnych Wojnach, to niemal wszystkie zaprojektował pan Colin Cantwell. X-Wingi, TIE Fightery, Star Destroyery i Gwiazda Śmierci to właśnie jego dzieła. Wcześniej pracował też ze Stanleyem Kubrickiem przy Odysei Kosmicznej. Na przykład to on odpowiada za początkowe minuty filmu. Pamiętacie, ta scena z małpami. Ciekawe jest też to, że był w zespole NASA, kiedy odbywało się lądowanie na Księżycu. To pierwsze. I teraz zadajcie sobie pytanie. Co by było, gdyby jakaś firma wynajęła takiego pana, który ewidentnie miał jakąś wizję na temat przyszłościowych technologii, aby zaprojektował, nie wiem, dajmy na to komputer. Nie jestem zbyt subtelny i już się pewnie domyślacie, że zaraz wam pokażę, jak taki komputer wyglądał. Okazuje się bowiem, że HP wynajęło pana Cantwella do zaprojektowania obudowy komputera i wyszło z tego takie coś. HP 9845C. To cacko można było nabyć w 1980 roku za jedyne 40 tysięcy dolarów,
czyli dzisiaj 153 tysiące dolarów. Jest to 16-bitowa maszyna, która była w stanie wyświetlić obraz w rozdzielczości 560x455 i była sprzedawana w pakiecie z piórem świetlnym. Bo tak się składa, że był to komputer skierowany dla grafików. Dla przykładu to z użyciem tego komputera zrobiono grafiki na potrzeby filmu Wargames. Piękna maszyna, aż ciśnie się na usta powiedzonko, dzisiaj takich nie robią. I powiem wam, że jak tak patrzę na front, to przychodzi mi do głowy taki samochód elektryczny, który GE pokazało światu już w 1978 roku. Mowa o Centennial Electric. Centennial to z angielskiego stulecie i właśnie na stulecie istnienia firmy General Electric zaprezentowano ten samochód. Najwyraźniej nikt nie powiedział PR-owcom, że firma GE powstała w 1892 roku i że trochę się to kupy nie trzyma, ale nie będziemy się wyzłośliwiać. Zastanawia was pewnie zasięg. 75 mil, czyli jakieś 120 km. Czas ładowania to zaledwie 8 godzin ze standardowego gniazdka. Maksymalna prędkość to niecałe 100 km na godzinę. Chwila. Gapiłem się na to zdjęcie dłuższą chwilę i nie zwróciłem uwagi na to, że pasażerowie siedzą w tym samochodzie tyłem do kierunku jazdy. Cóż, czasami możemy się gapić w coś latami, a nawet dekadami, a i tak nie dostrzeżemy jakiegoś detalu. Dam wam przykład. Macie przed sobą klawiaturę. A czy zwróciliście uwagę na to, że klawisze F i J są jakieś inne niż wszystkie pozostałe? Dam wam chwilę. Tak, mają taką wypukłą kreseczkę. A dlaczego ona się tam znajduje? Ma pomóc w orientacji tym, którzy piszą nie patrząc na klawisze. Jeśli macie jeszcze sekcję numeryczną, to na piątce też znajdziecie takie udogodnienie. Swoją drogą to nie jedyna dziwna rzecz na naszych klawiaturach. Skupcie teraz uwagę na klawiszu Scroll Lock. Fajny, prawda? A czy zdarzyło wam się kiedykolwiek z niego skorzystać? Pewnie, że nie, bo to relikt dawnych czasów. I choć dzisiaj znajdą się programy, które pozwalają ze Scroll Locka zrobić użytek, to są to raczej wyjątki. Klawisz ten nawet w latach 80. nie był specjalnie użyteczny, o czym świadczy recenzja klawiatury Keytronic, jaka znalazła się w listopadowym wydaniu PC Maga z 1982 roku. Przypomnę tylko, że pierwszy IBM PC wyszedł rok wcześniej, a klawiatura, o której mówimy, była klonem tej IBM-owskiej, jednym z pierwszych klonów. I redaktor był nawet zaskoczony, wręcz zdziwiony, że na klawiaturze nie ma nigdzie literek I, B i M. Jedno z kluczowych pytań naszych czasów. Czym jest Scroll Lock i co robi w górnym prawym rogu tej klawiatury? Zastanawiał się redaktor i w dalszej części recenzji umieścił też kilka wypowiedzi marketingowca firmy Keytronic. Zwrócił też uwagę na to, że w instrukcji IBM PC ten klawisz jest opisywany jako nieaktywny. Redaktor zakończył test prostym pytaniem skierowanym do przedstawiciela Keytronic. Do czego służy klawisz Scroll Lock? I usłyszał odpowiedzi. Nie wiem. Ale umieściliśmy go też na naszych klawiaturach. W rzeczywistości klawisz ten wyłączał kursor i pozwalał przewijać ekran. To znaczy między innymi, bo jako iż był tak zwanym luźnym klawiszem, nieużywanym, to różni producenci oprogramowania wymyślali mu inne zastosowania. Jeśli więc po instalacji nowego sterownika od NVT zaczniecie pisać list do mamy i nagle włączy się wam nakładka OSD do nagrywania, bo ktoś w obozie zielonych wpadł na fantastyczny pomysł, aby przepisać kombinację Alt plus Z do jej wywołania, i nie wiecie, czym ją zastąpić, to śmiało korzystajcie ze Scroll Locka, bo i tak tylko się kurzy. Przy okazji, wiecie, gdzie jest jedyny na świecie pomnik poświęcony klawiaturze? Nie zgadniecie. W Rosji, dokładnie w miejscowości Jekaterynburg. Właściwie to zdjęcie z Google Mapsów jest jakieś dziwne. Co się tutaj dzieje? Jeśli macie jakąś interpretację, to podzielcie się w komentarzach. Wertując sekcję blogową na stronie keyshorts.com, znalazłem jeszcze jedną ciekawostkę klawiaturową. Mianowicie, wiecie, jaki układ klawiatury jest uznawany za najdziwniejszy na świecie? Nie, wcale nie jakiś azjatycki. Chodzi o układ francuski. Zacznijmy od tego, że aby na takiej klawiaturze zrobić kropkę, trzeba użyć klawisza Shift. I to wcale nie jest najdziwniejszy aspekt tej klawiatury, bo znajduje się na niej klawisz... taki. Posłużyłem się translatorem. Czyta się to... W każdym razie, wiecie ile w języku francuskim jest wyrazów, które mają w sobie... Może 1000? 500? 100? Otóż jest tylko jeden. Czyli lub, gdzie, kiedy. Jest to o tyle dziwne, że w języku francuskim jest też popularna litera... taka.
E dans l'eau. Występująca w wielu wyrazach i takiej literki na klawiaturze zabrakło. Wywołuje się ją kombinacją trzech klawiszy. I to cały czas nie koniec dziwności, bo na klawiaturze nie ma też francuskiego cudzysłowu, tak zwanego guillemetu. Prace nad nowym układem zaczęto dopiero w 2015 roku i już są jakieś efekty, ale wdrażanie idzie opornie. Wracając do tematu głównego, którego właściwie w tym materiale nie ma. Więc jako odwracacz uwagi skieruję wasz wzrok na tę oto stronę magazynu InfoWord ze stycznia 1983 roku. Tylko na tej jednej stronie można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Między innymi, że Apple zaraz pozamiata konkurencję komputerem Lisa, lol, albo że największe wrażenie na uczestnikach imprezy COMDEX wywarł komputer o nazwie Chameleon od firmy Sequa Computer Corporation. I tutaj przystanę, bo na papierze była to fajna maszynka, w odróżnieniu od zamiatającej konkurencją Lisy. Mówimy bowiem o takiej namiastce laptopa z początku lat 80. Tak wyglądała w środku. Monitor, jak widzicie, był zintegrowany i co ciekawe, są to tak naprawdę dwa komputery, bo maszynka była zgodna z IBM PC i posiadała dodatkowo procesor Z80. Cena? $1,995, czyli $6,300 dzisiaj, czyli 24 tysiące i jeszcze 700 zł. Dobrze zgadujecie, firma upadła, nie zdążyli nawet wyprodukować żadnego innego sprzętu i nie tylko cena była problemem, a kiepskie recenzje w prasie. Dla przykładu, kilka miesięcy później InfoWorld, recenzując maszynkę, dał jej kciuka w dół. Chameleon chciałby być przenośnym komputerem, na którym można uruchamiać zarówno oprogramowanie CPM80, jak i programy IBM PC. Jednak bez potrzebnego oprogramowania i dokumentacji nie robi tego, co twierdzi. Jeśli kiedykolwiek tak się stanie, może to być dobry zakup, ale na razie trzyma się z daleka. Aha, ten laptop ważył 13,6 kg. Co ciekawe, pierwszy IBM-owski PC też tyle ważył. To jednak nie koniec ciekawych newsów z tej jednej omawianej strony InfoWorld. Jest tam też krótki tekst o kolejnym pomyśle na biznes Nolana Bushnella, firmie Androbot. Pan Bushnell, jeśli ktoś zapomniał, to ten pan od Atari. Polecam moje materiały na temat. Well, our guest this afternoon has been called the P.T. Barnum of Silicon Valley and widely acknowledged as the father of the video game industry. He created Pong and 35 other video games while chairman of Atari. He also is the founder of Pizza Time Theater. And if that's not enough, he's currently working on personal robots for home use. Notka wspomina o, w cudzysłowie, robocie, zabawce Topo oraz o modelu Bob. Pomysł ciekawy, ale zdecydowanie za drogi, aby dzieciaki mogły dostać takiego robocika pod choinkę. Wariant podstawowy kosztował po przeliczeniu uwzględnieniu inflacji 6130 zł. Co ciekawe, Bob kosztował tyle, co ten komputer, o którym mówiłem przed chwilą, czyli po przeliczeniu niecałe 25 tysięcy. Despite glowing early projections, lack of funding and the limitations of 1980s technology forced Androbot out of business. All your base are belong to us. Ostatni raz w tym materiale wrócę do InfoWorlda, bo jest tam jeszcze jeden news. Mówi on m.in. o tym, że Commodore planuje kupić Ziloga. Ciekawe. Jednak to, co przykuło moją uwagę, to liczba sprzedanych C64. Był styczeń 83 roku, czyli komputer był na rynku niecałe pół roku i już sprzedawano 30 tysięcy sztuk miesięcznie. Prezes Jack Tramiel odważnie przewiduje, że jego firma będzie numerem jeden w sprzedaży komputerów domowych, osobistych i biznesowych do tego czasu w przyszłym roku. Czytamy. Paradoksalnie niemal równy rok po wypowiedzeniu tych słów Tramiel odejdzie z Commodore, co jak wszyscy wiemy nie sprawiło, że Commodore z dnia na dzień upadło i nawet w latach 90. taki podręcznik gościł w wielu domach. Ech, tyle miłych wspomnień i ten balon. Od razu przypomniała mi się pewna historia. Mianowicie, wiecie, co się stanie, jak wejdziecie do balonu i wzniesiecie się na wysokość 30 tysięcy stóp? Nic dobrego, bo kiepsko na tej wysokości z tlenem. O czym w 1875 roku przekonało się kilku Francuzów, którzy postanowili sprawdzić to w praktyce. Z trzech przeżył jeden. I co ciekawe, wzięli ze sobą butlę z tlenem. Gdyby tylko wzięli trzy. 30 tysięcy stóp to też standardowa wysokość, na jakiej latają samoloty rejsowe. A robi się tak, bo gęstość powietrza jest mniejsza, co sprawia, że silniki odrzutowe spalają mniej paliwa. Zejdźmy jednak na ziemię, a dokładnie na wodę.
Wiecie, że dopiero w 1906 roku ludzkości udało się zbudować statek, który przebił pułap 30 tysięcy ton rejestrowych brutto? Statek, którego dotyczy ten wyczyn, nazywał się Lusitania. Było to dokładnie 31 938 ton rejestrowych brutto. Lusitania była ciekawym statkiem, bo w czasach przedtytanikowych to o tym statku i o bliźniaczej Mauretanii mówił cały świat. W skrócie, ogromne, szybkie i piękne statki. Co ciekawe, Lusitania została zatopiona przez Niemców, a przez fakt, że na pokładzie było wielu Amerykanów, wydarzenie to miało duży wpływ na decyzję Amerykanów o dołączeniu się do I wojny światowej. Statek spoczywa na głębokości około 93 metrów i zaledwie 18 km od brzegu Irlandii. I pewnie tak już zostanie. To jest do momentu, aż Chińczycy nie dobiorą się do tego, co ze statku zostało. A dlaczego Chińczycy mogą mieć chrapkę na ten wrak? Cóż, jest takie coś, co nazywa się stal o niskim promieniowaniu tła. O co chodzi z tą stalą, pytacie? Posłużę się cytatem ze strony 3minuty.com. Stal to stop żelaza z węglem. Aby zredukować ilość niepożądanych domieszek, na etapie wytapiania stosuje się konwektorowanie, czyli utlenianie tego, co jest nam zbędne. Krótko mówiąc, podczas wytopu stali do pieca dostarcza się powietrze wraz ze wszystkim, co w nim jest, na przykład radioaktywnymi cząstkami. I tak się składa, że od 1945 roku na świecie oficjalnie odnotowano ponad 500 detonacji bomb atomowych nad powierzchnią lądu i ponad 1500 detonacji podziemnych, plus Hiroshima i Nagasaki. I każda ta eksplozja, w szczególności te na powierzchni, przyczyniły się do skażenia atmosfery. Tak więc w procesie produkcji stali po wybuchu pierwszej bomby atomowej stal była skażana takim właśnie wzbogaconym powietrzem, co eliminuje albo raczej eliminowało taką stal z procesu produkcji sprzętu pomiarowego. Powiedziałem eliminowało, bo od wielu dekad stal produkuje się innym sposobem, a i skażenie powietrza nie jest już tak istotne, w dodatku poziom tego skażenia z każdym rokiem spada. Są jednak urządzenia pomiarowe, które wymagają stali bez dodatków radioaktywnych i tak do gry wkraczają Chińczycy. Oczywiście tylko się zgrywam, bo jest to zjawisko globalne i nie tylko Chińczycy się tym trudzą. W dodatku w Lusitanii niewiele jest już stali, która by się do czegoś nadawała, bo statek zatonął w miejscu występowania silnych prądów, co potęguje zjawiska korozyjne. A skoro mamy Lusitanię na tapecie i trudno mi sobie wyobrazić, kiedy może się nadarzyć kolejna taka okazja, to dodam jeszcze, że animacja zatonięcia statku, którą widzicie na ekranie, powstała w 1918 roku i jest na dzień dzisiejszy uznawana za najstarszy animowany dokument, jaki się ostał. Całość trwa 12 minut, linka do materiału umieściłem w opisie. Jeśli patrząc na tę animację, myślicie sobie teraz, hej, to byłby dobry pomysł na jakiś symulator, dlaczego jeszcze nikt tego nie zrobił? To muszą was wyprowadzić z błędu, ktoś już taki symulator zrobił, to znaczy symulator zatonięcia Lusitanii. Gra jest na Steamie i jak widzicie ma niezłą ocenę. Statek ten był też częścią fabuły takiej dziwnej serii animowanych filmów z Larą w roli głównej. I recognize you. Thought you ran around in tombs. Tomb, noun, a grave or other place for burying a dead person. I believe the Lusitania qualifies. Guys, we've got a stowaway! I nie przeoczyłem okazji do wspomnienia o Titaniku w moim kąciku randomowej ciekawostki o tym transatlantyku. Zatem. Titanic był iście ogromnym statkiem jak na swoje czasy, to wiecie, ale z jakiegoś dziwnego powodu, znanego pewnie tylko ludziom, którzy żyli w tamtych czasach, wielkość statków oceniano nie tylko biorąc pod uwagę ich gabaryty, ale także po ilości kominów. Titanic został zaprojektowany pod 3 kominy, ale 3 kominy nie robiły na nikim wrażenia. I tak zamawiający statek firma White Star kazała dodać 4. komin, który był jedynie atrapą. Dlatego na wszystkich nagraniach czy na zdjęciach, jakie przetrwały do dzisiejszego dnia, nie znajdziecie dymu, który wydobywa się z 4. komina, bo była to zwykła atrapa. Jak się o tym kiedyś dowiedziałem, to momentalnie pojawiła mi się w głowie myśl, dlaczego nie napchali do tej atrapy łodzi ratunkowych? Starczyłoby dla wszystkich i nie oszpecałoby to statku, a właśnie to było powodem, dlaczego było ich tak mało. Przed chwilą mówiłem o podręczniku do C64. Otóż kiedy go szukałem w bazie Archive.org, to natknąłem się na książkę, której autor wydawał mi się znajomy. I okazało się, że miałem dobrego nosa. I tak oto nadarzyła się okazja, aby wspomnieć o Michaelu Crichtonie. Wiecie, o kogo chodzi, to ten pan, który napisał wiele książek, które później często było przenoszone na wielki ekran.
Najbardziej znaną pozycją jest z pewnością park jurajski. Did you have a sensation of saying, wow, I'm really smart? Never. Never. I still don't have that feeling. You don't? No. I've read that you said I have a first class mind, that you've been surprised to enter a room and find someone smarter than you. Happens rarely. This is all true. Dodam, że ten pan jest też twórcą popularnego serialu Ostry Dyżur. Pan Crichton pisał też scenariusze i reżyserował filmy. Moim ulubionym jego dziełem jest Westworld. Mam tutaj na myśli ten oryginalny z 1973 roku i kontynuacją, czyli Future World. Choć muszę przyznać, że serial pana Nolana też przypadł mi do gustu. Ciekawostką niech będzie to, że film Westworld, który jeszcze raz przypomnę, jest z 1973 roku, czyli wyszedł zaledwie rok po 8-bitowym 8008 od Intela, jest uznawany za pierwszy film kinowy, w którym dokonano cyfrowej obróbki obrazu. Chodzi o pikselizację, która miała pokazać widzowi, jak patrzy na świat Android. Choć dzisiaj osiągnięcie takiego efektu to kilka kliknięć, to na początku lat 70., kiedy kręcono film, było to niezłe wyzwanie i kosztowało małą fortunę. Nobody had a computer, nobody knew what we were talking about. Finally went to Jet Propulsion Laboratory and they said that they could do 2 minutes of film for us for $1 million and it would take 9 months. We explained that the whole movie was going to cost $1 million and we had only 9 months to make it. Wiedziałem, że możliwe jest skanowanie obrazów za pomocą komputera, a następnie odtworzenie ich w innej formie. Nie wiedziałem, czy te techniki można zastosować do filmów kinowych. Ale wydawało się to warte zbadania. Spodobał mi się również pomysł, że świat, jaki widzi maszyna, byłby dosłownie tym, serią obrazów stworzonych przez komputer. Kilku ekspertów powiedziało nam, że to niemożliwe. W końcu znaleźliśmy osobę specjalizującą się w grafice komputerowej, Johna Whitneya Juniora, który powiedział, że może to zrobić. Ani on, ani nikt inny nie mógł być pewien, jak dokładnie to wyjdzie. No, ale zdecydowaliśmy się spróbować. Wyjaśnia pan Crichton we wpisie na swojej stronie. Aby nagrać te, w sumie, kilkadziesiąt sekund widoku oczami androida, konieczne było odpowiednie przygotowanie zarówno scenerii, jak i aktorów. Bo okazało się, że ówczesne skanery nie radziły sobie najlepiej z kontrastem. I tak, aktor, którego widzi android, jest ubrany od stóp po głowę w białe ciuchy i posiada na twarzy biały make-up. Albo na odwrót, jeśli scena była na jasnym tle. Jest to, tak jak mówiłem, pierwszy w historii kina przykład na wykorzystanie cyfrowego obrazu w filmie. A skoro już jesteśmy przy CGI, wiecie, jaki jest pierwszy film w historii kina, w którym wykorzystano model 3D nałożony na film? Tym filmem jest Piramida Strachu z 1985 roku, choć oryginalny tytuł jest chyba bardziej na miejscu. Young Sherlock Holmes. Tak, w czasach, kiedy C64 miało niecałe 3 lata, robiono już takie rzeczy. A za taki pokaz audiowizualiu film dostał nominację do Oscara w kategorii efekty specjalne. Ale stety, niestety, statuetka powędrowała do twórców filmu Kokon, też dobrego. Wracając do pana Crichtona i do jego książki, która była pretekstem, aby w ogóle o nim wspomnieć. Otóż ten utalentowany pisarz nie stronił od literatury faktu. Ma na koncie 3 takie książki, a jedna z nich nosi tytuł Elektroniczne życie, jak myśleć o komputerach. Ta wydana w 1983 roku książka jest momentami niesamowicie prorocza. Dla przykładu zaczyna się taką oto wliczanką. Jest to książka o ludziach i komputerach. Opiera się ona na kilku podstawowych założeniach. Po pierwsze, ludzie są ważniejsi niż komputery. Po drugie, wiele z naszych przekonań na temat komputerów jest błędnych. Po trzecie, korzystanie z komputera jest proste. Po czwarte, to dobra wiadomość, bo każdy będzie zmuszony się nauczyć. Po piąte, nie jest wcale prosto korzystać z komputera w rozsądny sposób. Po szóste, to zła wiadomość, bo każdy będzie zmuszony się nauczyć. Po siódme, komputery dają wiele frajdy. Oraz po ósme, są ludzie, którzy będą chcieli położyć temu kres. Innym jednak razem postulaty autora są niezrozumiałe i źle się zestarzały.
Dla przykładu pan Crichton, jak się okazuje, nie był fanem terminu software, który uznawał za przestarzały, a przypomnę tylko, że był 83 rok. Software. Unikam tego slangowego terminu z lat 50., który powinien zostać pogrzebany wraz z Eisenhowerem. Książka, o której mowa, daje jednak wgląd na to, jak o komputerach myślano na początku lat 80., a sam powód jej powstania zrodził się u autora po tym, jak wielu jego znajomych zadawało mu pytania odnośnie komputerów, których miał wiele. Jest więc napisana dla ludzi, którzy nigdy z komputerami nie miały styczności. Ten fragment przypadł mi do gustu. Mam 40 kilo ROMu. Mam 256 kilo RAMu. Mam 2-megowego Winchestera. Mam szybką drukarkę kolorową. Mam 16-bitowy procesor. Mam Forta. Takie przechwałki można podsumować tylko w jeden sposób. Twoja wielka, wszechmocna maszyna jest jedynie tak dobra, jak to, co z nią zrobisz. Ten Fort, o którym była mowa, to język programowania, jeśli ktoś nie wie, który zaczął swój żywot w 1970 roku i ma się całkiem nieźle nawet dzisiaj. To właśnie w tym języku Atari przygotowało prezentacje sklepowe na swoje 8-bitowe komputery. Zaczyna to wyglądać, jakby miał jakieś ADHD, ale jeszcze raz chciałem wrócić do pana Crichtona. How smart is he? How smart did he tell you he was? Anne-Marie Martin, actress, Crichton's fourth wife and mother of their daughter. Otóż oprócz książek czy scenariuszy, pisał też małe programy, które publikowano na łamach magazynu Creative Computing. I na tym jego kontakt z programowaniem się nie kończył, bo stworzył też grę Amazon, luźno opartą o jego książkę Kongo. Luźno dlatego, bo początkowo gra miała się nazywać Kongo. Ale po roku pracy nad grą okazało się, że autor pozbył się już wcześniej wszystkich praw do tytułu, więc na kolanie zmieniono wiele elementów, a od strony praw autorskich wszystko było cacy. W grę można było zagrać na C64, 8 i 16-bitowych sprzętach Atari, ale też na maszynkach Apple czy na PC-cie. Jest to tekstowa przygodówka z dużą ilością ciekawych grafik. A wiele, wiele lat później, bo dopiero w 2000 roku, studio pana Crichtona wydało grę Timeline. Gra także bazowała na jego książce i o ile książka była ciepło przyjęta, to gra już nie. Na Metacritic ma ocenę zaledwie 41 na 100. Sam Crichton mówił o tytule. Gra dla ludzi, którzy zwykle w gry nie grają. Dodałbym jeszcze do tego, że jest to gra dla ludzi, którzy nie lubią mieć dłuższego kontaktu z grami, bo tytuł można przejść w 90 minut. 40 dolców za 90 minut od początku do gorzkiego końca. Wizja przemysłu growego Michaela Crichtona jest cenniejsza niż złoto. Jesteś tu jeszcze? Co do diabła trzeba zrobić, by przekonać cię, żebyś tego nie kupował? Grzmiał redaktor CD Magu. Plusy. Wygląda mniej więcej jak prawdziwa gra i jest dostarczona z darmową książką. Reasumując, Timeline okazał się klapą, a studio robiące grę zostało rozwiązane. O czym to ja mówiłem? Coś o 30 tysiącach. A tak, 30 tysięcy to ciekawa liczba. Dla przykładu, tyle starych złotych trzeba było zapłacić za na przykład listopadowy numer chipa z 1995 roku. I choć statystyki YouTube'a podpowiadają mi, że mówię tutaj głównie do ludzi starszych, albo przynajmniej starych na tyle, że jak usłyszą hasło tak, 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 to pan TikTok, to bez szukania w Google wiedzą, o co chodzi, to pozwólcie, że dla tych młodszych dodam wyjaśnienie, że denominacja miała miejsce 1 stycznia 95 i jeszcze przez 2 lata produkty posiadały dwie ceny, starą i nową. Czyli te 30 tysięcy starych złotych za chipa to na nowe 3 złote. Swoją drogą jest to fajny numer chipa. W środku znajdziecie m.in. ciekawy materiał o tworzeniu muzyki na komputerze w tamtych czasach, ale to, co przekuło moją uwagę, to ta reklama Verbatima. Kurde, zupełnie o tym zapomniałem. Dyskietkowe, interaktywne demko Windowsa 95. Sprawdźmy to. Aby je odpalić, potrzebna jest maszynka z Windowsem 3.1, choć o ile pamiętam, to nawet na 3.0 działa. W każdym razie, jeśli zastanawiacie się, jakim cudem Windows 95 nawet w wersji demonstracyjnej zmieścił się na dyskietkę, to odpowiedź jest prosta, bo to nie jest W95, to są tylko obrazki. Dodam jeszcze, że nie tylko Verbatim dodawał takie demówki do paczek ze swoimi dyskietkami. Taką prezentację nadchodzącego systemu od Microsoftu można było też znaleźć w wielu gazetach na całym świecie.
I co ciekawe, takie dema były też dystrybuowane na dyskach CD, ale zostawię je sobie na inny materiał, ten, który obiecałem, że zrobię jakieś 5 lat temu. Czyli kontynuacją historii powstania Windows 95. Czy to już faktycznie minęło tyle czasu? Cóż, jestem pewien, że kiedyś mi się uda zrobić ten film. Jak już sprawdziliśmy demko W95, to rzutem na taśmę sprawdźmy demko Office 95. Przyznam szczerze, że jestem aż ciekawy, jak może wyglądać demo pakietu biurowego. Nie wiem, dlaczego liczyłem na coś innego niż w przypadku demo Windowsa. Ponownie są to tylko obrazki udające pakiet Office 95. Dobrze, chociaż że rozdawano to za darmo. A skoro o pieniądzach mowa, weźmy takie przykładowe $30,000 pod lupę. Jest to niemała suma w dzisiejszych czasach, ale pomyślcie tylko, jaka to musiała być kwota na początku XX wieku. Albo nie myślcie, powiem wam, ile to by było dzisiaj. Trochę ponad $1 000 000. Czyli 4,3 miliona złotych. W każdym razie, znany wszystkim Samuel Lancor Clemens napisał krótkie opowiadanie pod tytułem $30,000 w spadku. Tekst trafił do druku w 1906 roku jako element większej kompilacji krótkich opowiadań autora. Opowiadanie, jak podpowiada tytuł, dotyczy spadku, jaki pewne małżeństwo miało otrzymać od swojego umierającego wuja. $30,000. Ogromna suma. Niewyobrażalna suma. Przez cały dzień Alek był pochłonięty planowaniem, jak ją zainwestować. A Sally planowaniem, jak ją wydać. Choć może się wydawać, że jest to wesołe opowiadanie, to w rzeczywistości jest to smutna historia, bo ten spadek, który miał ułatwić życie rodzinie, sprowadził na nich nieszczęście, bo ci zamiast żyć, to spędzali czas na fantazjowaniu, co zrobią, jak już pieniądze dostaną. A jak już mowa o spadku, to znam jeszcze jedną historię w temacie. Konkretnie spadku tego oto pana. Wellington Bird dorobił się ogromnej fortuny, handlując drewnem i stalą. Był moment, w którym gentleman ten był drugim najbogatszym człowiekiem w stanie Michigan. Tym najbogatszym był Henry Ford. Zmarł w 1919 roku w wieku 87 lat w samotności, bo z rodziną nie było mu po drodze. Jednak z jakiegoś powodu jego bliscy liczyli na hojny spadek po nim, ale milioner ich przechytrzył. Otóż zamieścił w swoim spadku zapis, że pieniądze po nim mają być przekazane... Nie na cele dobroczynne. Pieniądze miały trafić do jego rodziny. Ale 21 lat po śmierci ostatniego żyjącego wtedy wnuka. Warto dodać, że był dwukrotnie żonaty i posiadał 6 dzieci. Ostatni wnuk zmarł w 1989 roku, co oznacza, że już w 2011 roku pieniądze mogły trafić do rodziny. Nie poszło gładko, bo od razu do pracy zaprzęgnięci zostali prawnicy żyjących przodków milionera i kłócą się o pieniądze do dzisiaj. Tymczasem pan Bird spędza czas w takim oto mauzoleum w miejscowości Saginaw w stanie Michigan. Co ciekawe, jego ulubiony syn otrzymał niewielkie jak na skalę jego majątku pieniądze zaraz po śmierci milionera. Zgadnijcie ile? Dokładnie, $30,000. Wniosek z tej historii jest prosty. Warto być ulubionym synem. Wrócę jeszcze do Samuela Langhorna Clemensa, autora tego opowiadania o spadku. Powiedziałem, że jest on dobrze wszystkim znany i nie kłamałem, bo jego pseudonim literacki to Mark Twain. Nie wiem, czy wiecie, ale pan Twain był... No cóż, kojarzycie te krótkie biografie w serwisach technologicznych, gdzie niemal każdy dziennikarz ma tekst w stylu pasjonat nowych technologii. Mark Twain też był. Zaprzyjaźnił się z Nikolą Teslą i panowie często się spotykali, a jedno takie spotkanie uwieczniono na fotografii. Do historii wkrada się jeszcze jeden znany wynalazca, który nie lubił się z Teslą, Thomas Edison. Odwiedził on Marka Twaina w jego posiadłości, ale nie z jakimś tam aparatem, a z kamerą. I tak się składa, że nagrane wtedy sceny są jedynymi nagraniami Marka Twaina, jakie istnieją. Przy okazji dodam, że to Edisonowi przyznano pierwsze w historii świata prawa autorskie za nagranie wideo. Przez lata za pierwszy taki film uznawano kilkusekundowy szlagier, który nazwano Fred od Sneeze. I jak domyślacie się po tytule, film przedstawia pana imieniem Fred, który kicha. A że minęło już wystarczająco dużo czasu, to mogą nie przejmować się tymi prawami autorskimi. Oto film. Film był oczywiście niemy, a powstał w 1894 roku. W każdym razie niedawno odkryto, że to dzieło jest tak naprawdę numerem 2, bo odnaleziono papiery potwierdzające, że pierwszym filmem, który został okopyrajtowany, był The Blacksmith Shop, również od Edisona, którego projektem zaczęto już w 1893 roku.
O czym to ja miałem? A, prawie bym zapomniał. Dzięki za 30 tysięcy subów. A 30 tysięcy, jak wszyscy dobrze wiemy, to duża liczba. Dodam jeszcze jedną liczbę, 51. Dokładnie tyle filmów opublikowałem na tym kanale przez 5 lat. Chciałbym móc obiecać, że od teraz tempo publikacji wzrośnie, ale nie będę was okłamywał, nie wzrośnie, bo YouTube był i raczej będzie dla mnie tylko hobby. Hobby, w które bawię się tylko dlatego, bo są tacy, którym chce się te moje filmy oglądać. Więc to dobry moment, aby podziękować wam. Dzięki, że zaglądacie na ten kanał i jeśli dotychczasowe publikacje przypadły wam do gustu, to myślę, że mogą się pokusić o stwierdzenie, że te nadchodzące też się wam spodobają. Podziękowania kieruję też do wszystkich, którzy użyczyli mi swojego głosu i przeczytali cytaty. A od tego odcinka do podziękowań dołączam również tych z was, którzy postawili mi sok. Dzięki za uwagę i do następnego. Aha, jeszcze jedno małe techniczne ogłoszenie. Ten zaskakująco francuski odcinek jest dla mnie wyjątkowy z jeszcze jednego powodu. Otóż po ponad dekadzie rozsypał się mój związek z Adobe Premiere i film, który właśnie obejrzeliście, został zrobiony w DaVinci Resolve, w którym od tej pory będę składał wszystkie filmy, bo program przypadł mi do gustu. Dajcie znać, czy widać dużą różnicę względem moich materiałów zrobionych w Premiere, ale bądźcie wyrozumiali, to mój pierwszy kontakt z tym programem. Jeszcze raz dzięki za uwagę i do następnego. San Andreas się.